Witam, Alan 2 z tej strony. To jest kolejny odcinek z gry Solar Max 2, która jest sporo dłuższa od jedynki. Zostało nam tylko 5 misji, łącznie zostało 5 misji do końca. Ale nie ma pojęcia, kiedy je przejdziemy, biorąc pod uwagę, że teraz nie zajmują czasu kolejne misje. No to chyba jeden z gwiazdek, które zbieramy. Zgaduję, że jeżeli wygramy hard, dostajemy 3 gwiazdki, mieliśmy 2, a easy 1, okej. Planet. Wow, neutralne. Neutralne lasery. I'll take this one. Au. Nie ma co wysyłać w małych grupach, poczekajmy, aż się zbiera dużo więcej. Możemy pozajmować tutaj parę rzeczy. Co komp już zrobi, będzie miał lekką przewagę. Ale ja pierwszy zajmę laser. Może to będzie jakaś przewaga. Mogę neutralne jednostki. Ciekawe, co to jest. Jakaś matryca kontroli. Nie zajmę tego, dopóki nie zajmę masy laserów, ale... Właśnie nie wiem, co to jest. Fajnie. Zajmę się tą planetą. A potem musimy zająć jakiś laser. Nie jakieś, a kilka laserów by się przydało, dobra. Dobra. Dobra, zająć ten laser, nie wiem. Mogę pozwolić, że wróg ma tu więcej laserów niż ja. No, niestety go nie zatrzymam tym razem. Ale już mam dwa lasery, więc to już jest przewaga moja nad wrogiem. Kurczę, co to jest to w środku? Jestem ciekaw. Tak mnie korci, że chyba, żeby tam zajrzeć za nim, to wszystko zrobię dobre. Chyba osiągnąłem maksymalny limit jednostek, przez to, że zatrzymam tych żołnierzy, więc... Rozumiem, tak, zajmiesz to, a wyrzucić się na środek. To jest centrum sterowania, naprawdę to będzie super, będę miał zajęte dwa lasery już i będę miał praktycznie wszystko zrobione. Może w ogóle dostanę te jednostki na własność, to byłoby zabawne. Nie wiem, czy podoba mi się stosować, że to właśnie tak próbowałem. Mam wrażenie, że mi się nie spodoba. Co się stało? Oh my god. Nuke. To się mieści w galaktyce broń masowej zagłady. O, damn it. Jak to wygląda sytuacja? Ja mam 4 planety, on ma 4 planety, nie mają po jednej bazie, mamy warpa. Warp natychmiast. I to zająć. Jeżeli to zajmę, wygrałem. Dobrze. Mam tyle jednostek, że dam radę zrobić. Dobra. Ja wyślemy żołnierzy tutaj. Wszystkie siły tutaj. Tu widzę, trójstronna bitwa się zrobiła. Do port do warpa szybko, do port do warpa migiem. Odbierzmy wrogowi warpa, albo za nim jest stocznia. Stocznia to jest po prostu, znaczy to, cokolwiek to jest. Nie stocznia, tylko coś. Jeszcze 30 populacji, więc całkiem dużo. Chryste, panie, to jest to... Ktoś, panie, to wali niuka, znowu.
to jest coś żywego, oni to zajmują i niszczą. Do boju! Walczyć z tym czymkolwiek to jest, to jakaś zaraza czarna. Dobry, panie. To straszne. Jakaś super zaawansowana zaraza. O mój Boże. To naprawdę groźni. Ja nie będę, ja się nie poddam, żeby było jasne. Ja będę walczył. To tak by było w ogóle. Nie wierzę. To jest rozkieszło. Kim oni są? Czy mi się wydaje, czy muzyka się trzeba sobie trochę zmieniać? Mnożą się jak króliki, są bardzo groźni. Już to mogę powiedzieć z miejsca. Są śmiertelnym zagrożeniem. Dalej. Stocznie mają pracować 24 godziny. Pompujcie mi więcej statków. Pamiętajcie, że ja mogę budować statki, ale nie. Nie. Za dużo ich. There are just too many. Cytując StarCrafta. Jak mamy ich zatrzymać? In utter darkness. Coś mi mówi, że muszę się przygotować do sytuacji dużo częściej, dużo bardziej. To jakaś plaga. Przerażające. Dobry Boże. To ty nie było tego. Skąd nie wiesz, że to będzie? A niech to szlak. Skąd mogłem przypuszczać, że to będzie coś? Do portalu nie wiem. Musimy się przygotować do takiej sytuacji. Zaraza jest naprawdę śmiertelnie groźna, to czarne coś, czymkolwiek to jest. To pokazuje mi się tę planetę. Jest więcej żołnierzy, jeżeli to nie wystarczyło. Ja też amor powinien używać just so you know. A właśnie, 100%, tak, poprzez 100%. Aha, tego jeszcze nie zrobiłem, tego 100%, tak, nawet 100%. Aha. Here we go again. Nie możemy pozwolić na zajęcie jeszcze jednej planety, bo inaczej będą się być silni. No, a planeta jest moja. Rzucą się na stocznię? Dobrze, tu mogą się rzucać ile chcą. Połowa. Tutaj. Reszta tutaj. Nigiem. Chryste, panie, niech jest! Nie wierzę, że tego doszło w ogóle. Oni niszczą moje planety jedna po drugiej. Są zagrożeniem dla wszystkiego, co żyje. Połowa sił tutaj. Druga połowa tutaj. Reszta zajmie tę planetę, nie wiem. Połowa tutaj.
tutaj migiem. Do roboty. To coś jest śmiertelne, cokolwiek to jest śmiertelne zagrożenie dla całej galaktyki. Gdzie się jest? Tutaj? No, już nie mają sił, dobrze. Dobra, do warpa, szybko. Musimy zająć tą bazę, zanim był tutaj przyjeździ. Dobra. Zajmijmy to. To już się nie utrzyma długo. Ostatnie niedobitki zostały przeciwko temu czarnemu czemuś, cokolwiek to jest. Jeżeli będą mieli warpa, będzie dużo gorzej z nimi załatwić. Dobra, do boju. Musimy zatrzymać to czarne paskudztwo. Za wszelką cenę. Do boju, dalej! Dobra, i tutaj gdzieś zrobię natychmiast. A wy co? Tu omieć to bronić natychmiast. Wow. Ciekawe, że gdybym tego po przyjemnej misji nie zajął, to by się nie pojawili. To się zawsze pojawia. Możliwe, że zmieniłem losy gry, nawet nie wiedząc. A co bardziej mnie czasami to przerażać. Okej. Czyli tutaj jesteśmy w stabilnym układzie. I te dwie są stabilne w układzie. A tu są lasery, dobra. Wymieniłem planetę za laser w sumie. Przede wszystkim TPN są w dużo lepszej pozycji, jeżeli chciał je mieć, więc ja TPN poproszę. Krążę po lepszej orbicie po prostu. Dobra. Jeżeli tutaj się to czarne statuajstwo pojawi, to nie wiem, jakie zatrzymamy. Ja będziemy po prostu się modlić, żeby się udało. Dobra, dalej, zajmiemy tę planetę. Musimy mieć tutaj tą bazę operacji. ...120 populacji, maksimum? Już nie. Dobra. Okej, teraz zajmiemy dalej. Cały czas odbywa się populacji, zaraz się tym zajmiemy. Dobra. Jeszcze mamy dużo więcej. O nie, znowu. Znowu ta diabelna plaga. Do boju. Szlak. Jakie to jest szybkie! Nie ma z tym walczyć! Zatrzymajcie to w jakiś sposób. No nie, no bez jaj. Nie wolno wam zajmować moich planet, przeklęta plago. Szlak, rozbili mi ją, prawda? Fatalnej wiadomości. Dobra, już te czarne paskudztwa się na szczęście pozbyliśmy większości z nich, ale było to przerażające przez chwilę.
Byłem przekonany, że nazwę łatwiej pochłoną całą galaktykę, czymkolwiek są i po cokolwiek im chodzi. Tam się walka jeszcze nie rozstrzygnęła, ale przynajmniej po mojej stronie jest spokój, społówcie się. Bam, bam, bam. Zostaję siły tutaj. Do boju, do boju, do boju. Hej, to szanowni, to jest jedno z moich planet. Niewyobrażalne. Jest tak bezczelne czasami. Jeżeli się czarnie zajmą laser, będzie to poważny problem dla nas. Postarajmy się, żeby tego nie doszło. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. Spowolnijmy czas, nie da się już bardziej, dobra. Coś jest naprawdę groźne. Mam coraz większe wątpliwości, czy złamy i zatrzymasz nawet taką armię. Zajęte? Dobra. Kurde, nie powiem zajmą ten laser. Nie możemy to pozwolić. Zająć ten laser za wszelką cenę. Trzeba. Zająć to. Wyobronicie tą planetę. A wyjście się, wyjście się tutaj, wyjście się tutaj, do boju. Ona na myślę nowe rozkazy. Jak to zamieć to planetę, jeśli tutaj pozbędziemy się głównych sił. O nie. Są granice waszej bezczelności. Pewne rzeczy wam po prostu nie ujdą na słuchu, cokolwiek byście nie zrobili. Niewiarygodne bezczelność. Zatrzymać ich. Dobra, wszystkie państwa już nasze, poza tutaj jedną. Teraz zaraz będzie nasza. Zresztą się martwić, że naprawdę my tu wypuściliśmy tą plagę na galaktykę. Czymkolwiek ona jest. Ale jest śmiertelnie groźna. Okej, okay, wygląda sytuacja. Powiedz mi, pojawi się ta plaga. Naprawdę boję się, że to moja wina. Cztery planety, laser i warp. Jesteśmy w bardzo dobrej pozycji startowej. Laser. Dla wszelką cenę laser mi jest potrzebny. Mogę zbliżyć, że jesteśmy już... Zamiast skolonizowaliśmy wszystkie planety, mówiąc językiem MO2 czy innych tego typu gier. Skolonizowaliśmy wszystko, co się dało i teraz już bijemy się o te skolonizowane tereny, widzę, bo już nie ma żadnych wolnych mniej planet. No to lasery. Warpgate. Zaraz im pokażemy. Roboty.
zajmować wszystkie planety. Będziemy potrzebowali masy żołnierzy, żeby to wszystko zrobić, co planujemy. Aha. Here they come again. Nie, ta planeta jest moja. O! Widzieliście, ich było? Jesteście rzucili na moją jedną planetę, po prostu mam wrażenie. Dobra. Co robicie? Pilnować moich planet. Wow, jaka masakryczna, jaka wielka bitwa kosmiczna. Wow. Do boju. Spowolnić grę. Potrzebuję więcej posiłku tutaj. Pozbądźmy się tego cholerstwa. Dobra. Wow. Zapałem was. Nie zapomnijcie tej planety, jest moja. Chyba ostatnia misja będzie całym osobnym odcinkiem, wydaje mi się. To jest to przeklętą plagę, czymkolwiek ona jest. Dobra, do boju. Okej, wygląda na to, że już większość tej plagi zatrzymaliśmy. Więc teraz sobie pora pomyśleć o tym, co zrobimy dalej. Tak, ostatnie resztki plagi wylatają. Wciąż są groźne, ale też nie ten poziom. Myślałem połowę naszych sił tutaj. A drugą połowę ślemy do ich work zone'a. Nie wszystko się do work zone'a, co nam tam szkodzi. Jeżeli będziemy mieli ten laser, to będzie wielka wygrana dla nas. Dobrze, zneutralizowany. Wow, jakie siły on wysłał tutaj po prostu. Pod wrażeniem. Tu widzę jeszcze drugi słowa, jedną resztkę jednej floty coś tutaj. Nie ma szans, żeby nas zatrzymali. Drogę do warp zone'a wszyscy robicie. Nie was ciągnie wszędzie, gdzie będę chciał w tym chwili. Wow, to jaka bitwa się rozgrywa, widzę na większą skalę. Warp zone, poproszę. Co do mojego warpa. Wymacha z mojego warpa. Ręce precz do mojego warpa. Dobra, to ich zatrzyma. Okej, okay, teraz już powiem, tylko przyciąga sprawę. Nie ma szans, żeby wygrał. No dobra. Aha. I to będzie, moi drodzy, ostatnia misja. Wielki finał Solar Maxa 2, który rozegram w następnym odcinku. Państwo już widzę, że zajmie dużo czasu. Mówi z nami Alan 2, to był Solar Max 2. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!